Gdy nagrywam ten materiał jesteśmy w przeddzień premiery drugiego sezonu Rings of Power. Zanim go zmontuję i wrzucę na kanał, no to pewnie serial będzie już od kilku godzin hulał sobie po internecie. I pewnie znajdą się tacy, którzy wciąż łudzą się, że tym razem się uda. Tym razem na pewno będzie lepiej, no bo przecież zwiastuny drugiego sezonu wyglądały dużo lepiej niż poprzednie. Przecież pewnie twórcy wyciągnęli wnioski, nauczyli się na swoich błędach, prawda? Ta, a tu mi jedzie czołg z gołą babą. Widzicie, nieprzypadkowe jest to, że zwiastuny drugiego sezonu nie mówiły wam wszystkiego, bo czy widzieliście już od choćby Nowych Hobbitów? Ale nie, 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 nie tych poprzednich, nie tych krwiożerczych dzikusów z pierwszego sezonu. Mówię o tych nowych. O hobbitach 3 No, 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 no. A może pamiętacie, z książek tę pamiętną scenę wspólnej herbatki między Galadrielą a dowódcą Orków, gdzie planowali, jak to obalić Saurona? Co? Nie? Też nie? No, ale na pewno doskonale kojarzycie tę pamiętną scenę, w której to Elrond, nie chcąc oddać pierścieni, skoczył z wodospadu. No, szanowni państwo, cóż mogę powiedzieć? Papcio Drwal zaprasza na przedpremierowego grilla. Szanowni Państwo, na wstępie małe ogłoszenie parafialne. Moje pełne i jak zawsze bezpardonowe recenzje Rings of Power sezonu drugiego zacznę pewnie wypuszczać jakoś na weekendzie. Przed tym sobie nadrobimy jeszcze parę zaległych tematów. Jednakże moje pierwsze, świeżutkie wrażenia z seansu pierwszych trzech odcinków tego wiekopomnego dzieła będziecie mogli zobaczyć na żywo. Tak, tak, papcio Drwal wraca do streamowania. A siekierę ma ostrą jak nigdy. Także zapraszam już w ten piątek. Zaklepcie sobie czas jakoś w okolicach godziny 18. Usiądziemy sobie i przez parę godzinek w towarzystwie własnym oraz Złotego Trunku weźmiemy na ruszt pierwsze trzy odcineczki. No przynajmniej na tyle, żeby nam tego streama nie zdjęli z anteny. Transmisja odbędzie się równocześnie tu na YouTubie oraz na moim kanale w serwisie Twitch. Linki do obu transmisji już są gotowe w opisie tego materiału oraz w przypiętym komentarzu. Polecam sobie je zapisać, no a najlepiej oczywiście subskrybować Obserwować, kto jeszcze tego nie zrobił, serdecznie zapraszam, dołączcie do naszego zdroworozsądkowego grona. No a przed strubykiem koniecznie odświeżcie sobie mój skrót z całego pierwszego sezonu Rings of Power edycja rozszerzona. Serdecznie polecam. Jak do tego doszło nie wiem. I tu przy okazji pozwolę sobie przypomnieć, że jeżeli macie wykupioną usługę Amazon Prime, wiecie tą, dzięki której możecie oglądać Rings of Power, to w ramach tej samej subskrypcji możecie także. Zupełnie za darmo zostać patronem kanału właśnie poprzez Twitcha, ponieważ serwis ten także należy do Amazona. Wystarczy połączyć swoje konto Amazon Prime właśnie z Twitchem. Następnie w moim profilu tamże kliknąć obserwuj, a później subskrybuj i wybrać opcję użyj subskrypcji Prime. Tym sposobem wy wspieracie kanał, nie wydając przy tym ani złotówki. Łysy baluje za hajs Jeffa Bezosa i wszyscy są szczęśliwi. Oczywiście nadal możecie wspierać kanał także tutaj poprzez YouTube a, albo poprzez mój profil na platformie Patronite. A wspierać warto, ponieważ już od jakiegoś czasu siedzę i kombinuję jakie by tu specjalne, unikatowe fanty właśnie dla wspierających sprezentować, ale na razie cicho, nie będę nic zapeszał. W razie czego zapraszam oczywiście na naszego Discorda, gdzie będzie nam się łatwiej komunikować. Także co, kierowniku i kierowniczko, jesteśmy umówieni, no, na to pięknie, a teraz zapraszam do dzisiejszego odcineczka. Moi drodzy, na początku pokażę wam coś dziwnego, ok? Mianowicie tutaj mam w tym momencie otwarty najnowszy, najnowszy zwiastun Rings of Power, tak? Zwiastun, który pojawił się... Ot tak, bo tydzień po poprzednim zwiastunie, swoją drogą poprzedni zwiastun omawiałem w oddzielnym materiale i do tego materiału zresztą będę dzisiaj wracał, ponieważ tak naprawdę po obejrzeniu tego właśnie zwiastuna, najnowsiejszego i chyba najgłówniejszego, <grych> tak naprawdę gdybym chciał robić tylko ten zwiastunie materiał, to musiałbym dosłownie zrobić kopię i wklej filmu odnośnie jeszcze poprzedniego zwiastuna. Bo z wyjątkiem dosłownie kilku nowych scenek, to pokazano tutaj dokładnie to samo. I pokazano dokładnie te same symptomy, które będą zapewne cały serial broczyć. Czyli powtórka z rozrywki, kompletne wyjebongo na to, co napisał Tolkien, i pisanie swoich własnych dyrdymałów. Tak? Dodatkowo z desperacką próbą łatania wątków, które koncertowo spartolono w sezonie numer jeden. No bo przecież przypominam, że cały ten wątek Saurona, który podszywa się pod tam inną osobę, dostaje się pomiędzy elf. I który pomaga robić pierścienie, no to wszystko był pierwszy sezon. To wszystko był pierwszy sezon. Tylko, że oni to po prostu koncertowo zjebali. Więcej o tym mówiłem poprzednio, to możecie sobie nadrobić. I teraz pewna ciekawostka, moi drodzy. Mianowicie, jak sobie zerkniemy na liczbę łapek w górę i w dół, to jest to pierwszy zwiastun Drinks of Power, pierwszy zwiastun ever, <gry> który miał więcej łapek w górę niż łapek w dół. Spójrzcie, o całe 10 tysiąców. Tylko, że tu mi coś nie paść, wiecie? Ponieważ. Ten film, ten cały zwiastun miał, uwaga, bagatela, 16 milionów wyświetleń. I taką liczbę właśnie łapek w górę i w dół. 43 tysiące, 34 tysiące, no to nie jest dużo. To jest wręcz śmiesznie mało. Woli przypomnienia, poprzedni zwiastun, poprzedni trailer miał, uwaga, 20 milionów wyświetleń, a już tych łapek dużo więcej. I po jednej, i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o samą liczbę tych łapek, tak? Najpierwszy zwiastun miał z kolei 14 milionów bagatela wyświetleń, i tych łapek, jak widzicie, też miał dużo, 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 dużo więcej. Także, jeżeli chodzi o samą liczbę tych łapek, to jestem zaskoczony, że tego jest tutaj ogółem tak mało. No, ktoś to. Moje własne materiały potrafią zbierać 15 tysięcy łapek przy 160 tysiącach wyświetleń z hakiem. Tu 17 tysięcy łapek, ponad 200 tysięcy wyświetleń, 180 tysięcy, 22 tysiące łapek. Także widzicie, te proporcje są jakoś takie zgoła inne, bo przecież w przypadku zwiastu nad Amazona mówimy o milionach wyświetleń, a tych łapek jest śmiesznie mało. Szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś przy tym majstrował, bo to jest przynajmniej. Zaskakujące. Tak czy inaczej, moi drodzy, tak jak powiedziałem, gdybym miał opisać sam dwiastun, to opisałbym go tak samo jak poprzedni, ponieważ wygląda to dokładnie na to samo. Czyli opowiedziałbym wam po raz kolejny historię o kupie w ładnym pudełku. To, co mówiłem na poprzednim moim materiale, właśnie o Rings of Power, do niego zostawiam wam link, jakby co na końcu materiału, możecie sobie do niego zajrzeć. Tam opowiedziałem wam, zresztą już po raz drugi w mojej, tak powiem, karierze, historię o tym, jak to pięknie zapakowana kupa. Nadal niestety jest kupą, i to widać także i tutaj. Tak? Widać, że rzucono hajsy, widać, że tych hajców rzucono dużo. Widać, że Amazon już postanowił podbić stawkę. Kto da więcej, kto da więcej, kto zmarnuje więcej, raczej zmarnuje więcej pieniądzów. I to również w tych zwiastunach widać, bo efekciarstwo jest, ale oprócz efekciarstwa niestety nie ma. Tu zbyt wiele, a wręcz przeciwnie, jest bardzo wiele rzeczy, które świadczą o tym, że będzie to kolejna Tolkienowska masakra. Żeby jednak nie było, że tylko wróżę z fusów, to kilka ciekawych wątków już na dzień dobry wam podrzucę, tak? Wątków, o których już teraz wiemy z przecieków. Przede wszystkim mamy tutaj niestety kontynuację tego nieszczęsnego fanficowego romansu pomiędzy Sauronem a Galadrielą. Moi drodzy, powiem tak, jeżeli ktokolwiek kiedyś by powiedział Tolkienowi albo jego synowi, Christopherowi. Jeżeli byście im powiedzieli kiedyś, słuchaj, wiesz co, mam taki fajny pomysł, dlaczego nie zrobiłbyś romansu między Sauronem i Galadrielą? To myślę, że dostalibyście takiego kopa za drzwi, <noise> że aż by was żyć bolała do końca życia. No ale jak widać, seuranerzy są mądrzejsi. Tak? I oni właśnie sobie coś takiego wymyślili. Więc i na zdjęciach widzimy to wszystko. W ogóle w mediach była cała kampania, gdzie ten Sauron i Galadriel, ci aktorzy w sensie takich śmiesznych pozach występowali. No i oczywiście także po zwiastunach już widzieliśmy, że dojdzie do ponownego ich spotkania i ponownego skrzyżowania mieczy. <noise> miłości, która stała się nienawiścią. A jest! By jednak dopaść Sabrona, Galadriela potrzebować będzie sojusznika. I tego sojusznika znajdzie sobie właśnie w osobie tego Adara, czyli tego szefa orków. Tak jak widzicie, umówili się na herbatkę, na kolacyjkę i dyskutują, jak tu zaprowadzić pokój na świecie. Tak? To samo, moi drodzy. Gdybyście kiedyś powiedzieli Tolkienowi, wiesz co? Wymyślmy coś takiego fajnego, żeby Galadriela układała się z orkami. Co? Co ty na to? To może być świetny pomysł. Żeby w ogóle elfowie się z orkami dogadywali. A, czemu mają żyć w niezgodzie? Niech trzymają się za rączki i śpiewają kumbaya. Lecimy po fanfiku, moi drodzy, już konkretnie. W innych światach fantazy, owszem, różne nietypowe sojusze mogą mieć czas na miejsce, ale świat torkienowski to jest ten świat, gdzie podział na dobro i zło jest zawsze bardzo, bardzo wyraźny. A już zwłaszcza pomiędzy właśnie rasami takimi jak elfowie i orkowie. Oni są przysiężonymi wrogami od zawsze i powsze czasy. Ale, moi drodzy, jak widać, miłość rośnie wokół nas. I jeżeli zastanawialiście, gdzie Przemek jest, tak? Przemek i Sildur. Bo, bo wiecie, on utknął on utknął na Podlasiu w pierwszym sezonie <grym> i po zwiastunach widzieliśmy, że gdzieś tam lata po jakichś lasach, spotka Egolasa z Brooklinu. Będą go atakowały pająki. No ale koniec końców, jak widzicie, znajdzie miłość! To oczywiście ma być przyszła um, żona i Sildura, i jak się okazuje, on ją spotka podczas właśnie swoich wojaży na Podlasiu. Tego nie było Tolkiena? Proszę bardzo, macie tutaj. No ale dobra, moi drodzy, wiem na co czekacie. Czekacie na Hobbity 3.0, bo 2.0 już były w poprzednim sezonie. To są Hobbity 3.0, moi drodzy. Także mamy tutaj mama Hobbit, tu mamy hobbicką wioskę, jak widać jest ich więcej. Także i żebyście nie mieli jeszcze wątpliwości, że tak, to są Hobbity. I oczywiście mamy jeszcze robiącego furorę w punkowym zespole... Synka hobbita! Proszę bardzo, Hobbity 3.0. Czujecie się już jak w Śródziemiu? Czujecie się już na angielskiej wsi, na której to Tolkien wzorował przecież cały Hobbiton? Powiem wam teraz tak. Te Hobbity 3.0, niczym z wiochy gdzieś na y, drugim końcu świata. Y, moi drodzy, te Hobbity 3.0, to mają być y, sturowie, tak? No bo wiecie, były trzy grupy hobbitów, tak? W sensie hobici dzielili się na trzy takie, można powiedzieć podgrupy. Byli więc Harfutowie, Sturowie i Fallow tylko że tak jak już często i gęsto mówiłem jeszcze przed pierwszym sezonem, twórcy serialu showrunnerzy nasi kochani oni odwracają kota ogonem zupełnie, ponieważ to nie było tak, że były sobie najpierw jakieś takie plemiona proto-hobbitów i później oni połączyli się i stworzyli jedną hobbicką rasę. Nie, to po prostu hobbici wewnątrz siebie Tak dzielili się na trzy takie podgrupy. Ich dzieliło zarówno miejsce zamieszkania, bo niektórzy mieszkali bezpośrednio w Fire, niektórzy zamieszkiwali na przykład miasta albo dalsze jakieś obszary. I także dzieliły ich niektóre zwyczaje oraz cechy wyglądu. Tak? Bo na przykład tacy sturowie, jak widać, nosili buty. I groteskowym jest to, że tutaj nawet tego nie potrafili oddać, bo tutaj oni biegają także na bostak. Także, proszę bardzo, angielska wieś pełną gębą. I gdy już mówimy także o tym wątku Gandalfa, który tam będzie gdzieś biegał razem z tą jedną hobitką i będzie biegał za Tomem Bombadilem, który będzie jego sensejem, o tym mówiłem także w poprzednim materiale, to pojawił się na zwiastunie także taki wiadomość. Proszę bardzo, kolejny czarodziej. Sarumun! To jest potężny sarumun! Tak obstawiają y, internauci. Obstawiają także, że mógłby to być jeden z błękitnych czarodziejów, chociaż nie widać tego po nim. A także obstawiają, że kto wie, czy to nie jest przypadkiem czarnoksiężnik z Angmaru. Tak? No bo y, on wygląda takiego. Niezbyt przyjaznego ziemka. No. I bardzo możliwe, że to właśnie będzie główny przeciwnik Gandalfa tak? Meteormena Także proszę bardzo Jeżeli nie znaliście tej historii Tolkienowskiej Jak to Gandalf w drugiej erze przybył sobie do śródziemia Biegał sobie z Tomem Bombadilem I z pustynnymi hobbitami W poszukiwaniu złego czarodzieja To teraz macie, proszę bardzo Dokładnie jak u Tolkiena ale żeby nie było, moi drodzy, wyciekło jeszcze parę scenek, tak? Takich y, właśnie już z serialu. Y, obstawiałbym, że to będzie już pierwszy odcinek. Kto oglądając ten materiał będzie już po y, nieszczęśliwym sensie pierwszego odcinka, no to dajcie znać, czy to właśnie chodzi o to. Szanowni Państwo, widzimy tu mianowicie scenę, w której, uwaga, Galadriela przybywa do Gilgalada, tego króla elfów, tak? I dosłownie przybywa do niego jak dzieciak na dywanik. Ona tu stoi przed nim, jak ostatnia sierota i Gilgalad We will discuss the rings once you have answered the question. Elrond just informed me your companion, this Halbrand, was not who he claimed, yet you chose to withhold this from him and Calabrimbor. Is it true? Pytają, że słuchaj, wiesz co, dotarł do moich elfich uszu, że ten człowiek, którym się e, woziłaś, m, który e, wam ten pomysł na te pierścienie e, przytoczył i który pomógł wam je robić, że on nie był tym, za kogo się podaje, a ty to ukryłaś przed innymi. Czy to prawda? Także mówię, ona tu stoi jak sierota na dywaniku u dyrektora. Nie jest człowiekiem. Nie jest on się nie ukrywał przed nią. On po prostu chciał świętego spokoju. Przypominam, Sauron w tej wersji serialowej chciał po prostu świętego spokoju. On nie chciał nikomu wadzić. To ona rozpętała ten cały bieg wydarzeń. Mieliście to wszystko w pierwszym sezonie. Jest Sauron. Także, szanowni państwo, powiem tak: oglądanie Galadriel'i w takim stanie, w takiej formie raczej, w takim pomyśle w ogóle, jako ostatniej sieroty idiotki, która dała się zwieść, ponieważ była zaślepiona, nie wiem. Kurde, romansikiem, oglądanie w takim stanie tej postaci jest po prostu żenujące, ponieważ to nie była tego typu postać. Ja przypominam i będę przypominał to jak mantrę: Książkowa Galadriela była jednym z najmądrzejszych, najbardziej ostrożnych i zapobiegawczych elfich przywódców. Zaś to, jak pokazują ją tutaj, co zrobili z tej postaci na rzecz tego cyrkusu, to jest po prostu uwłaczające dla. Tej bohaterki dla intereskiego odpowiednika e, i dla twórczości Tolkiena. Sierota, która musi teraz stać, pędą bordą, bo muszę się przyznać, no dobra, no, no to Sauron był, no kuźwa już się ode mnie, odczepcie się ode mnie, bo sobie popłacze zaraz, <grywy> ale moi drodzy, żeby nie było. Kolejna scena, jaką dostaliśmy, to jest ta, którą widzieliście na początku, czyli scena, kiedy Elrond postanowił. Odwalić manianę, moi drodzy. To zapewne było już niedługo po tym, bo widzimy, że to jest ta sama sceneria dosłownie. Oni są tak samo ubrani, stoją cały czas tutaj, swoją drogą cały czas. Ten król stoi pod tym samym drzewem. <ścoughs> no, no, Nu, no. nu, Elrondzie, co ty robisz? Oddajmy te pierścienie. Ogółem ta scena jest o tym, właśnie, że ten Elrond mówi mu, że. Kurde, jak to Sauron był. To drogi królu, jak to Sauron był, to te pierścienie nie możemy ich używać. Musimy je wywalić do kosza. No i on mówi: Elrondzie, dawaj te pierścienie. Dawaj je, bo wiesz, bo się zaraz wkurzę, tak? Ojciec, dyrektor się wkurzy, Zara. Elrond, daj pierścienie. Tutaj to jest rozkaz od króla. Oni to gadają po elefisku, więc w sumie ja sobie tutaj e, to po prostu przebijam i czytam, tak? To jedyna droga! Bądź posłuszny! Galadriela mówi: bądź posłuszny, to bądź posłuszny! Spójrz tylko, daj zacięty wzrok, Elrondzie, jak możesz jej nie słuchać? Tu widzimy, jak trzyma te pierścienie właśnie w takiej w sakwie, i mówi: nie mogę tego zrobić. Czego nie możesz, ale Zenek, co ty robisz, Zenek? Wiesz, że nie mogę. Zenek, nie! Pojmacz go, Zenek! No i Zenek skoczył, poszło. Zenek zniknął gdzieś w morskiej toni. Ta scena, owszem, wygląda prostkrytyńsko i ona jest prostkrytyńska. Ona zapewne miała być nawiązaniem do tego, jaki koniec spotkał matkę Elronda. Była taka mianowicie sytuacja, że Elwinga, matka Elronda, znalazła się w pewnym momencie w posiadaniu jednego z Silmarilów, tych legendarnych Silmarilów, które były bardzo, bardzo potężne i poszukiwane. Na miasto, gdzie akurat się znajdowała, napadli wtedy synowie Feanora. Skończyło się to tak, że gdy stała ona właśnie nad tym um, urwiskiem, to skoczyła z tym Silmarilem do morza. No najpewniej by po prostu yy, zakończyła tam swój żywot, jednakże to się skończyło troszkę inaczej, została przemiona w białego ptaka, odnalazła męża, no i koniec końców dopłynęli do Amanu, czyli. Jakby nie mogli już wrócić do Śródziemia później. Więc można powiedzieć, że to był koniec jej wędrówki po Śródziemiu. I ta scena miała być jak mi mam nawiązaniem do tego, tylko że problem w tym jest, że tutaj nic się kompletnie nie klei. Tak jak w oryginalnej historii, matka Elronda nie miała innej zupełnie możliwości. Zdawała sobie sprawę z tego, co się stanie, jak odda Silmaril. Jedyną jej możliwością było po prostu no skoczenie tam i to zrobiła. Tak tutaj mamy Elronda, który ma pierścienie, które nie wiadomo do czego będą służyć. Wiadomo, że przy ich tworzeniu był właśnie ten zły Sauron, ale w suma sumarum to Przecież Sauron tu nie ma żadnej armii, nie ma jeszcze fortecy w mordorze. Przypominam, w Rings of Pała Sauron nie ma nic. On jest po prostu gołodupcem, kompletnie. Ponadto przecież, przepraszam bardzo, w tej wersji historii, jeżeli tych pierścieni elfowie nie użyją, no to wtedy, e, wtedy przecież wyczerpią im się bateryki. Nie pamiętacie tego? Chociaż te pierścienie zostały tu w Rings of Power stworzone, ponieważ elfowie są tutaj na bateryjki. One potrzebują mitrilu, żeby się naładować. Jak się nie naładują, no to będą po kolei e, zdychać i cała ich kraina, e, niestety, przepadnie. I po to były i te pierścienie. I przypominam jeszcze, że Elrond tutaj, wiedząc o tym, że coś jest nie Teges w tworzeniu tych pierścieni, on wiedząc o tym dał właśnie ten kawałek tego Mitrilu. Już wtedy było widać, że coś tam, coś, coś mu to nie w smak jest. Potem się dowiedział, że to Sauron jest ten zły ziomek, ale pierścienie już były stworzone, tak? No ale on już od początku przykładał do tego rękę. Poza tym dał teraz tym pierścieniem tutaj dotrzeć, także ja nie rozumiem tego zupełnie. To jest kompletnie bez sensu. Te postaci zachowują się jak kurczaki bez głów. Biegają w kółko i nie mają pojęcia, co robią. Także jakkolwiek chcieli z tej sceny zrobić taką, taką kopię, Właśnie losów matki Elronda, tak, przepraszam bardzo, yy, zamiast wyjść, kul, wyszło po prostu mega, mega żenująco i cringe'owo, tak? I on tu skoczył. Tym bardziej, no, przepraszam bardzo, no z tej odległości. Tutaj nie ma kto Elronda zamienić w ptaka. Chyba, że orły przylecą. No wiadomo, jak nie można nic zrobić, to zawołajcie Orły. Orzeł przyleci, zgarnie Elronda i przeżyje, tak? Nic mu się nie stanie. Także, moi drodzy, to jest przedsmak. To jest przedsmak tego, co nas czeka w drugim sezonie. Ja Wam powiem tak. Obstawiam, że drugi sezon może mieć te pierwsze trzy odcinki albo bezpieczne, bo na premierę już są trzy odcinki. Także te pierwsze trzy odcinki mogą być albo bardzo bezpieczne. Takie, żeby wiecie. Jak najmniej głupich rzeczy tam się znalazło, ale za to później już się zacznie, bo tak przecież było w, w pierwszym sezonie. Pierwsze dwa odcinki jeszcze były w miarę bezpieczne, chociaż też tych durnot już tam się zbierało. Galadriela płynąca przez całe morze, a im dalej w las, tym było gorzej. Tak? Także sądzę, że tu będzie podobnie, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Powtórzę jednak starą mądrość, jaką powtarzałem już poprzednio. Trzeba być szaleńcem, żeby robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. Trzeba być szaleńcem, żeby widzieć dokładnie te same osoby za sterami, tych samych showrunnerów, z takim samym podejściem, żeby oczekiwać, że drugi sezon będzie jakkolwiek lepszy, wierniejszy temu, co napisał Tolkien, bardziej składny jako dzieło samo w sobie, niż sezon numer jeden. Spodziewam się dosłownie tego samego, co pierwszy sezon, tylko że w większej ilości, z większą ilością bajerów, ale niestety będzie to coś równie marnego. Tyle ode mnie w tym materiale, moi drodzy. Jeżeli już widzieliście odcineczki pierwsze, to podzielcie się oczywiście swoimi wrażeniami. Gdy tylko serial będzie udostępny, no to poświęcę jeden wieczór Ech, i to ogarnę tak, żeby na piątek już mieć to przerobione i żebyśmy mogli wspólnie posiedzieć i się pośmiać. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za uwagę. O wszystkie linki do wszystkich mediów i do streamów w opisie, a póki co z brodatym pozdrowieniem. Drwal rbajło.